Witam was w kolejnym odcinku, który zaczynamy od razu od akcji, bez zbędnego przedłużania. Jest to epizod Pierwsza Noc, bodajże. Chyba to jest epizod, w którym Jodie po raz pierwszy zostaje przywieziona do ośrodka. Widzimy tutaj Nathana po lewej, rodziców. To nie potrwa długo. Oj, potrwa. Musimy wyjaśnić, co się dzieje. Nie zostawiajcie mnie. Tylko kilka dni. Ten czas szybko ci minie. Susan, chodźmy wreszcie, nie przeciągaj tego. Duper. Bądź dzielna. Stary duper. Dasz radę? Jesteś silna. Jodie, wiem jak trudno opuścić dom i zostawić rodzinę. Ale tutaj łatwiej nam będzie zrozumieć, co się z tobą dzieje. Tutaj zapewnimy ci ochronę. Nikt mnie nie obroni. Szczerze to ochrona jak ochrona. My właśnie chroniliśmy cały czas tych ludzi. Wszystkie twoje rzeczy są w tamtej torbie. Z następstwa ich durnych i nieprzemyślanych akcji. Gdybyś tylko czegoś potrzebowała, cokolwiek, wystarczy, że nas zawołasz. Okej. Dobranoc, Jodie. Dobra, co tutaj mamy? Piżamka? Muszę się przebrać. Dobra, gdzie możemy się przebrać? Jakieś łazienka, czy po prostu przy łóżeczku? O, komputer nawet, ulala. Ej. Mam nadzieję, że chociaż tutaj nie ma kamer. No, to byłoby niepokojące, Jodie. Okej. Możemy iść spać tu od razu? Nie wiem, czy to co świeci, to jest lampka też, czy to... Nie? I tak powiem, warunki ma dobre. Wiadomo, dziecko bez rodziców. Króliś? Gdzie mój królik? To jest ciepska opcja. Ale też poza tym, no może trafić gorzej. Widać, że dbają tu o nią. Przygotowali całkiem fajne środowisko. Dobra. Królik pewnie jest w naszej walizce różowej. Bardzo męskiej walizce. Zobaczmy. No jest i on. Witamy, panie króliku. Panie króliku. Latarka. Możemy jakoś zgasić te światła? Nie wiem jak wy, ale ja strasznie nie lubię spać przy zapalonym świetle. Dla mnie im jest ciemniej w pokoju, w którym śpię, tym lepiej. To chyba idzie na snu to wymaga, ale wiem, że niektórzy lubią na przykład gdzieś tam się pali światło. Brachec do łuzia. Łuzia do łuzia. Czas do łóżka, Jodie. No już, tak bardzo szybko to zrobiliśmy, nawet się nie rozglądaliśmy. Przeszliśmy, usiedliśmy i poszliśmy. Zgaszę ci tu światło. Dobranoc. Czekaj! Nie gaś światła w korytarzu. Nie lubię ciemności. Jasne. Lepiej? Tak. Dobranoc. To pa. Nie bój się, Aiden. Możemy spać spokojnie. I nic się już nie wydarzy. Żeby tak było. To byłoby piękne. Oczywiście na jeden boczek. Niewygodnie, dziwnie na drugi boczek. Nawet nie wiem, jaka to jest opcja. Nie mogę zasnąć, Aiden. Mam ochotę na bajkę. Okej. Wiesz co, no, zawsze się musiałem zastanowić dobrze.
A tym, co my tutaj tak naprawdę planujemy. O. Jeszcze coś innego możemy pokazać? Inne zwierzątko? No, chyba nie. A coś tam jeszcze możemy zrobić. O, coś tu się dzieje. Oj. Mieliśmy być bezpieczni chyba, co? Co można zrobić? Tutaj halo. Co to? Cholera. Da? Spelaj typie. Zostaw Jody. Świetnie bezpieczeństwo nas zapewnili w środku. Wyborne. Pierwsza noc, przypominam. Pierwsza noc. Pierniczy. Boże, Jody! Daj lekarza! Szybko! Już dobrze. Nic nam nie grozi. Aiden się już ich nie boi. Jest dobrze. No, teraz powinni zupełnie inaczej spojrzeć na nią i na jej potrzeby ochrony. No bo... przyleciały tutaj istoty, te byty i właściwie zrobiły co chciały. Gdyby nie Aiden, to naprawdę mogło być kiepsko. No to był krótki rozdział. W porównaniu z bezdomną to właśnie nie było to rozdziału. Jodie nie posłuchała Dawkinsa i rodziców. Okej, a... Nie podsłuchała. Aiden pokonał istoty. Jodie obudziła Coyla. Okej. Powiedzmy, że szkoda, że tych rodziców nie podsłuchaliśmy. Teraz mamy jak inne dziewczyny. To jest pomiędzy imprezą a kondensatorem, czyli... powiedzmy... No już Nathana dobrze znamy, już jesteśmy po imprezie, ale jeszcze przed nie zgadzam tym, się przed i tym epizodem zamknięciem portalu. O, widzicie jak wygląda? Okres buntu! Okres buntu, ludzie. Przysięgam, dobrze? Nie przekonasz mnie, Jody. To niesprawiedliwe! Dlaczego wszyscy mogą iść, tylko nie ja? Przez cały tydzień robiłam tylko to, co mnie prosiłeś. I nie mam nawet tu żadnej rozrywki. Powtarzam ci, nie jesteś taka jak wszyscy. Obowiązują nas zasady. A ja nie chciałam być inna. Chcę mieć tylko przyjaciół i żyć tak samo jak inne dziewczyny w moim wieku. Zawsze będziesz inna. Musisz się z tym pogodzić. Mocne słowa, ale prawdziwe. Dobranoc. Doktorek dobrze mówi. Niestety. Będę obok. Jakby co daj znać. No i kiepsko. Dobra, wstajemy. O ile dobrze pamiętam. W ogóle patrzcie, się wszystko zmieniło. Możemy sobie ten przejść na chwilę tutaj. Możemy mieć gitarę? Te czadu? Hamsko. Coilowi chyba się nie podoba naszą muzykę, tak mi się wydaje. Starczy to dobra. Fajnie, naprawdę fajnie, ale... Dziś jest sobota, a ja tutaj muszę siedzieć.
chciałabym gdzieś wyjść, muszę się trochę rozerwać. Przykro mi, skarbie. Takie są zasady. Lepiej mnie wypuść. Lepiej to zrób, bo jeśli nie, przestanę współpracować. A wtedy możecie zapomnieć o jakimkolwiek działaniu z Aidenem. Na zawsze. Uspokój się i nie zachowuj się jak dziecko. Strasznie mnie to bawi, ale... No, znacie ten okres, prawda? Zacznijmy tylko ten pokój na chwilę, na sekundkę dosłownie, bo ja chyba wiem, co trzeba zrobić, o ile dobrze pamiętam. No, sporo się to pozmieniało, ale ma takie swoje kąty, no wiadomo. Kontrolowana cały czas, ale ma swoje kąty. Chodzi mianowicie o to, żebyśmy tutaj przeszli i... sobie, a może i nie? What? Przestań, Jody! Już nic w tej sprawie nie wskórasz. Masz szlaban i koniec. Okej. Okay. Mieliśmy przypadkiem opcji... związane jest z nim? Zresztą musimy coś porobić, żeby tą opcję odpalić. Może musimy zniknąć z kamer? Pójdźmy do łazienki. Dajesz, Jody. Dasz radę, jestem pewien. To też się sporo zmieniło. To się nastolatkowo zrobiło. Hej, Jody. Wiesz dobrze, że nie powinnaś mieszać w to. No właśnie, ja w ogóle... Nie wiem, czemu ona to robi, bo ona w tym momencie sobie szkodzi, swój pokój rozwala, ale okej. Skończyłaś? Zadowolona? To dobrze, bo sama to teraz posprzątasz. Coś jeszcze możemy zrobić? Przestań, Mate. Oni mają w dupie, że demolujemy cały ten pieprzony pokój. Musimy znaleźć inne rozwiązanie. Kurtis dzwoni? O, właśnie o to chodziło. Już jest spokojnie. Trochę zdenerwowany. Trochę... I wyłączony. Gasimy światło. Okej, podchodzimy teraz sobie. No, to... Nie wiem, czy jest rerun ze strony Jody, jeżeli mam być 4. Ale cóż. Bardzo cię przepraszam, Cole. Mam wyrzuty sumienia, ale... Rozumiesz mnie, prawda? Muszę się dziś stąd wyrwać. Okej, tędy? Tak, wiem. Za późno, by się wycofać. Lećmy w tą stronę, zobaczmy, czy ktoś tutaj jest. Co my tutaj możemy? 207, 208, możemy tędy wyjść? Zamknięte. Rujem karty chyba. Oczywiście. Prawda? Ram dosyć mocno wskazała tą kartę. Możemy jej użyć w tym miejscu. Ojej. Prawie wolności, Jody. Oczywiście jeszcze Kolacz, który po prostu jest Bogu winny w tym momencie. No to stąd wyjdziemy? Czy tu nie jakoś na recepcji przypadkiem? Nie, nie ma chyba. O, cześć, Cole. Jody? Nie za późno na spacer. Gwiazdy? Cole chciałby, żebym obejrzała z nim spadające gwiazdy. Podobno dziś ma być ich mnóstwo na niebie. Widziałeś się? Słuchaj, nie wiem, czy profesor Dawkins wyraziłby zgodę na taką eskapadę. Proszę. Przecież to zajmie tylko kilka minut. No i Cole jest ze mną i... Ale ja... Nigdy nie widziałam spadającej gwiazdy. Dobra.
Jakby co, to ja was tu nie widziałem. Co jest, Cole? Mowę ci odjęło? A? On chyba nie jest w nastroju do rozmów. Słyszałam, że wczoraj zmarła mu babcia, czy coś takiego. On stracił głos. To brzmi coraz gorzej. Jakiegoś wirusa, czy coś. I tyle zdołałam z niego wydusić, tyle dowiedziałam się przez cały dzień, więc... Mam nadzieję, że się nie zarażę. Powinieneś się kurować w domu. O zdrowie trzeba dbać. Dobra. Na razie. No idźcie. Ach, numer. Cóż, chociaż nie trzeba szukać samochodu. Okay. Wszędzie widzę kamery. Pojedziemy sobie. Lepiej się tu za długo nie kręcić. Z nim? Chodzi o ten samochód? Mógł kluczyki zabrać? Nie, już możemy użyć tego. Et. Siadaj do środka i uruchom silnik. Okej, znowu jesteśmy Paulem. Teraz chyba mam do wyboru, gdzie możemy usiąść i z tego co wiem, opcja, żeby jakoś dalej pojechać jest... Schowałem się w bagażniku. Wiem, że to brzmi... ostro, ale no... To nie jest zbyt stylowa ucieczka, ale... Chyba to będzie lepiej. Nie mam wyjścia. Jedźmy, Aiden. Nie rzucajmy się w oczy, dobra? To byśmy wpadli, jeżeli byśmy siedzieli gdzieś z tyłu albo z przodu. To naprawdę ten epizod mógłby się skończyć w tym momencie, ja chcę wam jeszcze troszkę bardziej pokazać. Okej. Okay. Otworzymy teraz Jody. Wybaczysz mi, dobrze? Niedługo wrócę. Nie martw się, będzie dobrze. Dobra, idę. Zabierz go do lasu. Tam będzie bezpieczny. No, czy w lesie będzie bezpieczny, to nie jestem pewien. Okej, okay, mam, nie wiem, gdzieś trzeba tutaj wejść? Po prostu nie, no. Idziemy drogą. Może tutaj? Chyba tutaj. Hamstro, strasznie hamstro. Okej, okay, ale udało się. I my idziemy do baru Beer and Liquor. Red House się nazywa. Jesteśmy na miejscu. Dziewczyny pewnie są już w środku. Ale mi w ogóle cała akcja z tym, co zrobiła Jodina jest głupia. Ale no... Wiecie, no ten wiek, no musimy jej wybaczyć. Czejaju, panowie, samcy alfa. Jeszcze ich nie ma. Zaczekajmy. Ile masz lat? Jestem pełnoletnia. Poproszę lemoniadę. No cóż.
No ja bym tutaj dobrze nie zostawał. Możemy tutaj posiedzieć chwilę tak naprawdę. Bo jak też po prostu tutaj trochę dłużej zostanie, to może sobie niezłych kłopotów nałapać. Także posiedźmy chwilę i skończymy epizod. Tak, po prostu wyjście stąd teraz jest dobrą opcją z jednej i prostej przyczyny. Jeżeli tutaj zostajemy, no Jody wpadnie w tarapaty, to takie naprawdę spore. Wyjdź. Więc myślę, że możemy zaliczyć jej ten okres buntu. Niech wraca dziewczyna do domu, niech będzie bezpieczna. Gdybyśmy zostali, poszłaś sobie, mimo że ci nie pozwoliłem. To powiem wam tylko, że mielibyśmy problem z tymi typami, co w Gladder Rally. Już nie pamiętasz, co się działo u Kirsten. Dobrze wiesz, jaki bywa Aiden, tak? Tak? To szczęście nic się nie stało. No dziewczyny nas wystawiły też poza tym. Tylko chciałam wyjść i poczuć się jak ktoś normalny. Wiem, Jody. Wiem. Okej, to chyba tyle, jeżeli chodzi o ten epizod. A inne dziewczyny. I uwaga, jakie są małe ścieżki. Jody minęła strażnika, 90%, większość. Jody nie posłuchała klientów, o, 81%, to jest standard po prostu. Jody wymknęła lub wyrwała się ze środka DPA, 77%, 16% Jody wyszła wcześniej z baru. Tak, to była mniejszość, co by się stało? Te dwie nieukryte ścieżki, to jest po prostu moment, w którym wdajemy się w bójkę, to by nam zamknęło parę innych wyborów w przyszłości, czy właściwie jeden taki, powiedzmy, romantyczny wybór w przyszłości, a dodatkowo, no... Aiden by odpalił Rampage'a ostrego. Znaczy myślę, że tak jest nawet lepiej. Zobaczmy jeszcze Samotną. Samotna to jest epizod, który jest po tym, jak trafiliśmy już do środka, ale jeszcze przed eksperymentem, który mieliśmy tam, gdzie Drażyna się wystraszyła. Pamiętacie pewnie? Smutny epizod. Jody, ja nie wiem, jak ci to sensownie wytłumaczyć. Mama i ja musimy być przeniesieni, opuszczamy bazę. Chcieliśmy cię zabrać z nami, ale sądzimy... Wszyscy sądzą, że powinnaś zostać tutaj z profesorem Dawkinsem. No tak naprawdę w tym momencie rodzice zostawiają. Będziemy cię odwiedzać tak często, jak się da. Nie powiem, że w złych rękach, ale zostawiają. Przyjedziesz do naszego domu. Dobrze? Tak będzie najlepiej. Pa, skarbie. Lepiej daruj sobie. Daruj sobie naprawdę. Bądź dzielna. Wiem, że jest ci ciężko. Ale wszystko się ułoży. Musimy już iść, Susan. Daj mi jeszcze chwilę, Filip. Jesteś kurde dupkiem, stary. Tyle ci powiem. Dupkiem. Żołędnym dupkiem. Wystarczy, chodź. No właśnie. Na pożegnanie, żeby dobrze o nas na coś pamiętał. Filip! Chciała
mnie zabić. O Boże, to monstrum! Jesteś potworem! Słyszysz mnie? Potworem! Oj Boże! Jody! Dariusz nas nie obchodzi w tym życiu. Jody. Zostawili nas. Poszli na łatwiznę. Wiem, jak się czujesz. Jasne, można badać córkę, można, można namieszać, mieszkać w tym ośrodku, ale co z tego? W sensie, trzeba ich zostawiać, oni po prostu nas zostawili, poszli na łatwiznę. Bali się. Rzekomo. Tak naprawdę poszli po prostu po najniższej linii oporu. Bardzo króciutki rozdział, to już trzeci taki w sumie krótki. Jeden próbował dusić ojca Jody. Większość, szanuję. Absolutnie szanuję. I tutaj mamy coś, co jest w końcu bliżej prologu, bo jesteśmy po rozdziale rozbita, po rozdziale bezdomna. Przenosimy się w zupełnie inny klimat. Jest to jeden z rozdziałów, który też jakoś tam kojarzę. Ale ten rozdział poznamy niestety dopiero w kolejnym odcinku, ponieważ jest to kolejny z rozdziałów, które pewnie zajmie mi około godzinę. Także po tym krótszym odcinku, no, był dłuższy, jest krótszy, znowu będzie dłuższy kolejny, także musicie to jakoś zaakceptować. Jest to naprawdę jeden z dłuższych rozdziałów w całej gierce, o ile dobrze pamiętam. Będzie tutaj masa rzeczy do zrobienia, masa rzeczy do ogarnięcia, także no, wyjątkowo krócej, a pierwszy taki odcinek krótki wyszedł z całej serii. Będę się z wami żegnał, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Zapraszam was do opisu, gdzie macie link do grupy na Facebooku, do fanpage'a oraz na Twitcha naszego. No i cóż. Życzę wam miłego dnia, trzymajcie się ciepło, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej, papa!